Diolo to anagram słowa radio. Wszystko zaczęło się w listopadzie 1945 roku, kiedy to czworo pionierów przyjechało z misją otwarcia, a także zorganizowania fabryki odbiorników radiowych. W czasie wojny w 1943 roku, w związku z nalotami aliantów na Niemcy Wschodnie, przeniesiono większość fabryk zbrojeniowych na teren Dolnego Śląska. I tutaj właśnie przy ulicy Szkolnej otwarto fabrykę Hagenuk Werkkiel, w której produkowano m.in. radiostacje do łodzi podwodnych. W 1945 roku zrodził się pomysł utworzenia fabryki, która będzie produkowała radioodbiorniki dla wyzwolonej Polski. Pierwszym radioodbiornikiem, jaki wówczas montowano, był radioodbiornik ludowy, nazywany potocznie Hitlerkiem. Był on montowany ze złomu poniemieckiego, z radioodbiorników, jakie Niemcy przywieźli tutaj do Dzierżoniowa w 1944 roku. Skrzynka radioodbiornika była wykonana z bakelitu. Na przedniej ściance widniały tak zwane gapy, czyli godła III Rzeszy, orzeł trzymający w szponach swastykę. Jednym z procesów produkcji było zamazywanie tej gapy. Czasami to się udawało, ale bakelit jest tak twardym materiałem, że często zostawały ślady po tym godle. Także przyklejono gałki w to miejsce, ale niestety klej był tak fatalnej jakości, że te gałki odpadały, dlatego też potencjalni nabywcy tego radioodbiornika nazywali go potocznie Hitlerkiem. Pierwszą polską konstrukcją był radioodbiornik Pionier. Kultowy radioodbiornik, niesłychanie popularny w latach 40., w latach 50., a potem także na rynku pojawiły się jego różne odmiany. Był to odbiornik tani, przeznaczony dla szerokiego nabywcy, dla słuchaczy w całej Polsce. Był produkowany w różnych odmianach, nie tylko na prąd zmienny, ale także na prąd stały, ale były także radioodbiorniki pioniery na baterie. Ciekawostką jest to, że podzespoły wykorzystane w przebudowie pioniera posłużyły do kolejnego produktu, jaki ukazał się na polskim rynku, a był nim polonez wyposażony w pierwszy powojenny gramofon elektryczny. W polskiej produkcji był to gramofon typu G53, produkowany w łódzkiej Fonice. Mało kto wie, że dzierżoniowskie zakłady dość szybko podbiły rynki świata. Tym radioodbiornikiem, który wówczas pojawił się w sklepach Kanady i Stanów Zjednoczonych, a także Kuby, było radio Calypso. Był to pierwszy radioodbiornik, którym zastosowano głowicę UKF, a także pełny tor tego kanału. Radio było nowatorskie, było dosyć trudne do zdobycia nawet na polskim rynku. Ten mały sukces wejścia na rynki świata zaowocował tym, że w 1961 roku Diora wypuszcza pierwszy radioodbiornik, w którym zastosowano płytkę drukowaną. Był nim radioodbiornik KOS, którego eksportowano m.in. do Jugosławii. Ze względu na bardzo wysoką cenę radioodbiornik niestety został wycofany z produkcji po 2 latach. Lata 60. to nie tylko rozwój radiofonii i produkcji radioodbiorników, ale także wielki boom telewizji. Już od 1961 roku Diora wchodzi na rynek telewizyjny wielkim hitem. Pojawia się telewizor Aladdin, jeden z pierwszych telewizorów z pilotem. Tak on wyglądał. Posiadał 3 funkcje: głośność, jaskrawość i kontrast. Nie było wówczas problemu z przełączaniem programów, ponieważ istniał jeden program telewizji polskiej, a także to, że telewizja była czarno-biała. Diora produkowała
telewizory do 1970 roku. Były to cztery modele, wśród nich także Tosca, potem Tosca Lux i także 23-calowa Scheherazade. Tym ostatnim odbiornikiem telewizyjnym Diora zakończyła produkcję na blisko 25 lat. Zakłady radiowe Diora zawsze były o krok przed konkurencją. W 1972 roku na rynku polskim ukazuje się zestaw Meluzyna Stereo. Był to pierwszy zestaw typu Hi-Fi w całym bloku ówczesnych państw socjalistycznych, a także jeden z niewielu produkowanych w Europie. System Hi-Fi polegał na tym, że dźwięk emitowany przez stacje radiowe był jak najbardziej zbliżony do dźwięku naturalnego, czyli tak, jaki słyszymy w rzeczywistości. Pozycję lidera na polskim rynku podkreśliła Diora wypuszczeniem radioodbiornika Cezar Quadro, który, jak się śmiejemy tutaj muzeum, był dedykowany Polskiemu Radiu Wrocław, jedynej rozgłośni w Polsce, która emitowała eksperymentalne programy w systemie Quadro. Na czym polegał ten system? Quadro to kwadrofonia, system dźwięku przestrzennego, który daje złudzenie słuchaczowi, że znajduje się w środku sceny dźwiękowej. Niestety w związku z tym, że był to system bardzo drogi, eksperyment, podobnie jak na Zachodzie, także i w naszym kraju, nie został wprowadzony do powszechnego użytku. Wrócono do niego po kilkunastu latach, wprowadzając system Dolby ProLogic. Pod koniec lat 70. Diora wypuszcza na rynek pierwszy pełny zestaw wieżowy. Oprócz tunera i wzmacniacza, zupełną nowością jest magnetofon typu front panel, czyli z kasetą wkładaną od przodu. Był to zestaw przeznaczony przede wszystkim na eksport. Na polskim rynku był poszukiwany przede wszystkim przez audiofilów. Był tak drogi, że można było za niego kupić wówczas małego Fiata. O połowę tańszy był zestaw mini wieży, produkowany od 1982 roku. W tamtym czasie to równowartość połowy małego Fiata. W początkowym okresie produkowano dwa rodzaje tej wieży. Zestaw z plastikowymi przyciskami i gałkami produkowany był na rynek krajowy, natomiast z aluminiowymi przyciskami i gałkami to zestaw przeznaczony na rynki Europy Zachodniej. Ukoronowaniem produkcji Diory w latach 90. ubiegłego wieku były zestawy z systemu 500, zestawy zdalnie sterowane, w których to pojawia się także odtwarzacz płyt kompaktowych. Zestawy wieżowe, zestawy telewizji satelitarnej, także odtwarzacze wideo, to właściwie koniec historii, koniec produkcji zakładów radiowych Diora. Niestety na początku lat 90. zalała nas rzeka sprzętu sprowadzonego do Polski z zachodu. Sprzęt ten był zwolniony z cła na granicy, a także z wszelkich podatków. To wszystko przełożyło się na nierówną konkurencję wobec tak Diory, jak i innych zakładów produkujących sprzęt radiowy, sprzęt RTV na terenie naszego kraju. Diora nie wytrzymała tej niezdrowej konkurencji, ogłaszając w 2001 roku upadłość. W 2006 roku Diorę definitywnie wykreślono z ewidencji przedsiębiorstw. W kolejnych latach wyburzono część budynków fabrycznych, część została sprzedana prywatnym przedsiębiorcom i tak oto kończy się historia pierwszych zakładów, jakie powstały po II wojnie światowej w Polsce.